Witam serdecznie wszystkich, a więc zaczynamy nasz konkurs. Oto zestaw pytań numer 1, od 1 do 10. Tak więc po kolei. Pytanie numer 1. Podaj imię i nazwisko piłkarza, za którego po raz pierwszy w historii futbolu zapłacono 1 milion funtów. Pytanie numer 2 za chwileczkę. Pytanie numer 2. Podaj imię i nazwisko piłkarza, który jako pierwszy zagrał w 5 turniejach finałowych Mistrzostw Świata. Pytanie numer 3. Syn Polaka i Hiszpanki, reprezentant Urugwaju, trzykrotny uczestnik Mistrzostw Świata. Pytanie numer 4. Który z reprezentantów Polski pojechał na finały Mistrzostw Świata trzykrotnie, ale zagrał dopiero za trzecim podejściem? Przez dwa pierwsze turnieje był tylko rezerwowym. Pytanie numer 5. Który piłkarz jako pierwszy w historii futbolu osiągnął liczbę 100 spotkań w reprezentacji swego kraju? Pytanie numer 6. Podaj nazwisko piłkarza, który jako pierwszy w historii finału z Mistrzostw Świata zdobył 4 gole w jednym meczu. Pytanie numer 7. Jeden z najsłynniejszych piłkarzy w historii futbolu, przez wielu uważany za najlepszego, który nigdy nie zagrał w finałach Mistrzostw Świata. Był rezerwowym w roku 1962. Reprezentant trzech krajów: Argentyna, Kolumbia, Hiszpania. Pytanie numer 8. Genialny francuski pomocnik, trzykrotny zdobywca złotej piłki, trzykrotny uczestnik finałów Mistrzostw Świata, autor książki Moje życie jak mecz. Legia honorowa, 1985 rok. Pytanie numer 9. Legendarny węgierski napastnik, jeden z najlepszych graczy w historii futbolu, dwukrotny uczestnik finałów Mistrzostw Świata w barwach dwóch krajów. Pytanie numer 10. Jedyny Polak, który czterokrotnie wystąpił w turniejach finałowych Mistrzostw Świata. Na tym kończymy zestaw pierwszy.